członkostwo Bułgarii w Unii Europejskiej oraz przystąpienie do układu Schengen postawiło przed tamtejszą policją nowe wyzwania w obszarze poszanowania praw człowieka w tej instytucji. Dlatego też w ubiegłym roku w Dyrektoriacie Głównym Wydziału Prewencji Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii opracowano program pod nazwą Zapobieganie i zwalczanie przestępstw. Program ten zakłada unowocześnienie metod szkolenia oficerów policji wydziałów prewencji w obszarze praw człowieka oraz stworzenie i implementację treningu, głównie w ujęciu praktycznym. Bułgarscy eksperci docenili doświadczenie funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w tym zakresie i zaprosili do udziału w projekcie w charakterze partnera. Celem projektu jest m.in. stworzenie bazy danych sprawdzonych z praktyki kluczowych partnerów, którzy zajmują się prawami człowieka, a także rozwój i implementacja różnych sposobów szkoleń w zakresie praw człowieka, które będzie można zastosować w krajach partnerskich oraz na terenie Unii Europejskiej. I dlatego też 5 października bieżącego roku w siedzibie Komendy Stołecznej Policji odbyła się prezentacja dla grupy bułgarskich policjantów, przygotowana i przeprowadzona przez radcę Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, młodszego inspektora Sławomira Cisowskiego, który przedstawił funkcjonujące w polskiej policji zasady ochrony praw człowieka. O ocenę przeprowadzonego szkolenia poprosiliśmy Aleksandra Stojczewa z jednostki do spraw międzynarodowej współpracy i projektu przy Głównym Dyrektoriacie Wydziału Prewencji. Our aim of the project is to give a proper training of police officers in Bulgaria in respect of human rights and within phases of non-discriminatory treatment. And that's the reason that my colleagues and me, we are here in Warsaw to see your experience in this field, in the field of human rights. And I think that our visit is very successful. We learn a lot of new things and we share experience with our colleagues here. I think that the presentation from yesterday and from today, they are very interesting. We learn how you work and how you make a training in the police in respect of human rights, and it's very interesting for us. I think that some of the trainings, they are similar, but some of them, they are different. Maybe we can learn some or many things from you, from your training, from your education in this field.